można powiedzieć, że uważam ze swojej strony, że ta impreza jest otwarta. Udanych zawodów. Dziękuję bardzo. W dniu dzisiejszym mam przyjemność gościć i otwierać 11 dni osób z niepełnosprawnościami. Impreza ta odbywa się na stadionie miejskim w Legionowie, między innymi pod patronatem Starostwa Powiatowego, Starosty Legionowskiego. Jest to Dzień Osób Niepełnosprawnych, na który czekali przez bardzo, bardzo długi czas. Także dużo radości. Wszystkim uczestnikom Paralimpiady chciałbym życzyć udanych zawodów i sukcesów sportowych. Jeżeli już jesteście zgłoszeni, to powoli udajemy się do swoich konkurencji, zabierając uczestników danej konkurencji. Przechodzimy już za sędziami, wolontariuszami i za chwilę rozpoczniemy konkurencję. Paralimpiada to wielki dzień dla wszystkich sportowców z powiatu legionowskiego i pułtuskiego, bo mamy delegację. Uczestnicy Paralimpiady biorą udział w dwóch tak naprawdę konkurencjach. Jest to konkurencja sportowa i tam są normalne zawody, mierzony jest czas, biegi, skok wzwyżk, skok w dal. Dawaj, Bartek! Dawaj! Następnie jest są konkurencje rekreacyjne dla osób z miejsc prawnych. Także te konkurencje rekreacyjne to są dostosowane do każdej grupy, do możliwości uczestnika. Jest to raczej zabawa, świetna zabawa. Widzimy wszyscy, że tutaj zawodnicy świetnie się bawią. Są to zawody fair play, każdy zwycięża i wśród tych zawodów jest i rzut piłeczką do kosza, wkopywanie piłki do bramki i rzucanie kółkami, także tych konkurencji jest sporo. Wszyscy się świetnie bawią, świetna pogoda, cieszymy się właśnie z tego faktu. Ale dajesz radę, ale dajesz radę. Marcelina, brawa dla Marceliny. Ona jest tutaj fantastyczna!